biała kuchnia połączona z drewnianymi dodatkami to ponadczasowy standard. Ten świetny duet aranżacyjny pojawia się w bardzo wielu projektach kuchennych. Choć kojarzyć się może z tradycyjnym wnętrzem, w nowoczesnym również świetnie się sprawdzi. Jeżeli jesteście ciekawi wyjątkowej inspiracji na nowoczesną kuchnię w bieli i drewnie, zapraszam do oglądania. Kluczem do stworzenia przestrzeni, która będzie modna przez długie lata, jest utrzymywanie wnętrza w ponadczasowych kolorach. Biały kolor frontów, ciepły dekor drewna na blacie i wypełnieniu tworzy przytulną domową atmosferę. W tej kuchni fronty otwierają się za pomocą frezów. Ich głębokość dopasowano tak, aby w łatwy i komfortowy sposób można było otwierać szafki i szuflady. Dzięki zaoblonemu kształtowi są też łatwe do utrzymania w czystości. Czyli są nie tylko funkcjonalne, ale też świetnie wyglądają. Elegancka biała kuchnia ocieplona drewnem to jeden z najczęściej wybieranych pomysłów na wystrój wnętrza. Nie ma się co dziwić. Proste, gładkie fronty, drewnopodobne blaty dają nieskończone możliwości aranżacyjne. Charakter wnętrza oraz indywidualizm mieszkańców możemy podkreślić kolorem ścian, dodatkami, oświetleniem. Plusem białej zabudowy jest to, że doskonale sprawdzi się również w niewielkich pomieszczeniach. Optycznie powiększa przestrzeń, sprawia, że staje się ona rozświetlona i lekka, a przy tym elegancka. Biała kuchnia ma jeszcze jedną bardzo ważną zaletę. Umożliwia w sposób szybki i bezproblemowy zmianę wystroju wnętrza przy wykorzystaniu niewielkich dodatków. Wszystko zależy od naszych preferencji, potrzeb czy najnowszych trendów. Możemy bawić się kolorami dodatków i akcesoriów kuchennych, ściereczek, pojemników na sztućce czy przyprawy. Jeżeli marzycie o większej zmianie, możecie pomyśleć o zmianie koloru ścian czy dodatkowej zabudowie, na przykład ścianka z lameli. Białe meble kuchenne z dekorem drewna to rozwiązanie dla tych, którym zależy na uniwersalnej aranżacji, która ma to coś. W zależności od tego, jaki ostateczny klimat wnętrza chcemy uzyskać, taki rodzaj ozdobnych elementów wybieramy. Na dziś to już wszystko. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, koniecznie dajcie lajka i zasubskrybujcie nasz kanał. Napiszcie w komentarzu, jaką kuchnię chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!